Jak pewnie wiecie, wróciłem ostatnio do streamowania na Twitchu i wróciłem naprawdę w wielkim stylu. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zobaczycie za chwilę najlepszy mój pack opening w tej FIFA. Zdecydowanie same najlepsze karty, które mi wypadały właśnie w tym otwieraniu, to jest coś niesamowitego. Ale na początek chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście na tym live'ie, za wszystkie donaty, które wysyłaliście, bo to było niesamowite. W ogóle to, co zrobiło kilka osób, to jest nie do opisania. Także to wszystko dzięki wam, więc dziękuję raz jeszcze. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, bo naprawdę w tych paczkach ten fart był niesamowity. W tej FIFA nigdy tak nie miałem, nawet ostatnio właśnie nie trafiałem nic. Ale zobaczcie sami, co ciekawego wypadło. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście kliknijcie pod spodem subskrybuj ci, którzy tego jeszcze nie robią, żeby w przyszłości nie przegapić takich filmów. Okej. 3000 osób, witam was bardzo serdecznie. Dobra, w takim razie promo paczki są za 100 tysięcy. Ja ściągam tu słuchawki, bo tu się będą takie rzeczy działy. Tu się takie rzeczy będą działy. Nagrywanie jest. Okej. Wszyscy obecni, pora zaczynać. Otwieramy, ile tych paczek? 6. 6 paczek za 100 tysięcy. Serie A paczuszkach. Nainggolan. Proszę, jak ja chcę Nainggolana, to nawet nie wiecie. Pierwsza paczka i... Walkoutu nie ma, ale karta jest dość dobra. Środkowy obrońca i to jest Fanta. Znaczy ten, Miranda. Tak mi się wydaje. Jest Miranda, Toprak. Czekajcie chwilkę. Dawać drugą. Kurde, gdzie jest mój walkout? Gdzie jest mój walkout, ja się pytam. Gdzie? Rakietić, 87. Rakieticia to ja nie chcę. To później na YouTube'a wrzucić, co to za paczka. Jest Inform. Jest Inform SD. Uuu, dobry Inform. Kambu 84. Za 2000 FIFA points. I mamy walkout w końcu. No proszę, come on. Proszę, jest flara. O, jaka duża flara. Nainggolan. Proszę, nie. Kto to jest? CDM. Ja myślałem, że to Paulo Dybala. 88 Biglia. Ja myślałem, że to Dybala. Nie. Nie. Ale mnie strollowali. Jebane piona, dzięki wielkie za suba. Handanowicz 80. Jaka paczka, patrzcie, Handanowicz i Barcagli. A ja lapiono dla ciebie też, dzięki wielkie. O, jest Inform. Jest Inform z Serie A. I to jest kto? I licić. O, tej godzinie już nie dają. No dobra, to otwieramy te. O, jaki Inform kolejny. Znowu licić. Nie. Nie wierzę w to. Ej, jest walkout. Proszę, żeby to był ktoś dobry. Dwa walkouty w jednej paczce? Co? O kurwa mać. Co tu się... Kto wrócił? To wrócił na Twitcha? Kalma, kalma, kalma. On chodzi prawie 2 miliony baksów, co wy mówicie? Nie. Kto był drugim walkoutem? Dobra, jeszcze dwie takie paczki są. I jest znowu walkout. Dobra, to na szczęście jest tylko zwykła karta. Na Wałbrzych piona za suba, wyczułeś moment. Filip Lam. Na zawał jak nic. Jest Lam, Coutinho i kilku innych fajnych zawodników. Uuu, ja cały czas tylko w głowie Dybala, 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 Dybala.
A jakbym tak legendę w ogóle dzisiaj upolował, to Kamil by mnie chyba przeciął na pół. Jest walkout! Trzy walkouty z rzędu. O kurde, ty trolu zasrany. Pepe, ty trolu. Pepe, ty trolu. Jak ja myślałem, że to jest Ronaldo. No myślałem, naprawdę myślałem, że to Ronaldo. Ale mnie strollował. Dobra, no w tej paczce to już wiem, że walkoutu przynajmniej nie będzie. Za mała flora idiot. O kurde, walkout. Czwarty walkout z rzędu. Argentyna, proszę. Ej, proszę, proszę. Nie wiem co powiedzieć. Co? Co tu? Ja nie najgorsze jest to, że nie mogę krzyczeć, żeby sąsiadów nie pobudzić. Jak to jest możliwe? Kamil wysłał 5 zł i napisał tak: nienawidzę cię, czaisz? I tak to właśnie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Życzę wam również szczęścia w paczkach. No i na koniec jeszcze jedna fajna informacja dla ludzi mieszkających w Warszawie albo w okolicach, albo dla tych, którzy chcą przyjechać. Otóż słuchajcie, jutro właśnie wieczorem też od razu wam powiem, że nie będzie streamu, czyli w poniedziałek 19 czerwca, ale jutro wieczorkiem pojawię się w sklepie Ergol. Jest to na ulicy Puławskiej 255 w Warszawie. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Jak ktoś chce przyjść, po prostu porozmawiać, zbić pionę, zrobić zdjęcie, czy pograć sobie ze mną w FIFA i nie tylko, spędzić naprawdę miło czas, to zapraszam od godziny 17 do godziny 20. Będę właśnie tam, także wbijajcie, nie ma problemu, żadnych wejściówek ani nic, także kto chce, to zapraszam was bardzo serdecznie. No i to byłoby na tyle, trzymajcie się, a ja już spadam. Także piona.